Riot Games non-stop szaleje. Przed chwilą dostaliśmy Yumi, informacje o sporych zmianach Ryza, Sylasa, Wukonga, Zaka czy Malphite'a, rework Mordekaisera, event Battle Academia czy MSI. Z tego względu ledwo co nadążam robić wam materiały z serii Growe Newsy, bo w świecie LoL'a, jak i ogólnie w świecie gier, aktualnie dzieje się po prostu ogrom rzeczy. Dziś jednak opowiem wam wszystko, co wiemy aktualnie o nowym trybie Teamfight Tactics, po polsku nazwanym potyczki taktyczne. Ja nazywam się Veko i zapraszam was do nowego materiału Growych Newsów, który robię dla was w temperaturze 30 stopni. O, jestem ciekawy, kto w takiej temperaturze dziś na streamek przyjdzie. Tryb potyczki taktyczne otrzymał już pewne miano od graczy, którzy zarówno mają styczność z Dotą 2, jak i League of Legends, ponieważ w Docie znajduje się dość podobny tryb o nazwie Dota Auto Chess. Jest to pewnego rodzaju kalka z produkcji Valve. Niemniej jednak jestem mega pozytywnie zaskoczony. Okej, powiedzmy sobie najpierw wszystko, co wiemy o nowym trybie, a później powiem wam, co ja o nim uważam. Aha, no i ten, wbijcie na Discorda, jest już prawie 500 osób, byłoby mega, jakbyśmy walnęli 1000 po tym materiale. Nowy tryb potyczek taktycznych jest zupełnie nowym i w zasadzie oddzielnym trybem w League of Legends, który z tego co informuje Riot Games ma pojawić się na serwerze testowym, czyli PB, jeszcze w czerwcu, jak i na publicznych serwerach również w czerwcu. Oczywiście możecie się spodziewać na naszym kanale informacji czy gameplayu z tego właśnie trybu, gdy tylko będzie dostępny. Ej, nie wiem czy to będzie słychać, ale już od 2 tygodni ścinają mi trawę pod blokiem. Nie wiem jak to się dzieje, ale okej. Wybaczcie, że to wtrącam, ale boję się, że będzie miało to duży wpływ na jakość dźwięku tego materiału. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. W każdym razie, tryb jest oparty na turach, podobnie jak gry strategiczne, gdzie ty oraz 7 przeciwników macie za zadanie stworzyć jak najmocniejszą drużynę, która będzie walczyć dla poszczególnego gracza. I finalnym celem gry jest zwyczajnie nie danie się wyeliminować i jak najdłużej utrzymać w walce. Jak już mówiłem, gra jest pewnego rodzaju strategią turową. Przed każdą turą rekrutujemy nowych bohaterów do naszej drużyny za sztuki złota, które wydajemy w sklepie. Oczywiście wraz z kupnem nowych nabytków do drużyny staje się ona silniejsza. Z tego co wiemy, będziemy również dostawali pewnego rodzaju premię, gdy nasza drużyna będzie składała się z bohaterów podobnego pochodzenia czy klasy. Można również łączyć tych samych bohaterów, na przykład 3 Mordekaiserów, tak wiem, dziwnie to brzmi, aby stworzyć jego ulepszoną wersję i tworzy to tak zwanego superbohatera. Gdy twoja drużyna będzie gotowa, wysyłasz ją na planszę lub przeciwnik robi to przed tobą i rozpoczyna się batalia. Bohaterowie będą z automatu zmieniać pozycje, atakować i rzucać zaklęcia. Gra ma opierać się na dobraniu dobrego składu drużyny i dobrego ich umiejscowieniu na mapce tak, aby jak najlepiej wykorzystać ich siłę, cechy oraz umiejętności. Dalej wiemy, że co jakiś okres czasu wszyscy będziemy w ramach specjalnego wydarzenia wybierać bohaterów tylko z tak zwanego jednego zestawu, czyli na przykład bohaterów z Ioni czy Noxusu. W grze również przewidziano ciekawy fakt tak zwanego pick ordera, czyli kolejności wybierania, która będzie odwrotna od uzyskanych wyników, co ma zwiększyć balans i jakby dać szansę nieco słabiej radzącym sobie w trybie graczom. I to są w zasadzie główne założenia potyczek taktycznych, jakie na razie znamy. I na razie na papierze brzmi to dość zawile, tym bardziej jeżeli ktoś nie miał styczności z czymś podobnym, tak jak już wspominałem na przykład o Docie Auto Chess. Jednak myślę, że wszystko, jak to się mówi, wyjdzie w praniu i będzie trzeba się po prostu do tego trybu przekonać. I pod koniec czerwca potestujemy wszystko na streamie i na pewno pojawi się materiał, z czym to się wszystko je. Riot Games również uchylił rąbka tajemnicy, dlaczego i po co właściwie przygotowują potyczki taktyczne. Firma przyznała, że ostatnio testują różne tryby gry, ale oparte bardziej na nieco innych założeniach, albo mówiąc inaczej, na konstrukcji odmiennej od trybów, jakie znamy. I rzeczywiście potyczki taktyczne wydają się być na tle innych trybów z ligi niezwykle oryginalne i pomysłowe.
Sam Riot mówi, że to ich pierwszy raz, kiedy wprowadzają tryb gatunkowo inny od reszty zawartych w League of Legends, która jest przedstawicielką gier typu MOBA, czyli Multiplayer Online Battle Arena. I co ciekawe, sam Riot przyznaje, że zainspirował ich tryb Dota Auto Chess, gdzie ludzie w biurze zagrywają się w ten tytuł. I to co jeszcze wiemy, to fakt, że oczywiście potyczki taktyczne najpierw zostaną wypuszczone w wersji beta, czego mogliście oczywiście się spodziewać. I Riot zarzeka się, że będą słuchać naszych opinii odnośnie balansu i zmian do nowego trybu gry. I co jest moim zdaniem najciekawsze, to Riot uważa, że będzie to pełnoprawny tryb gry, z którego będzie można grać rankedy. Tak, nie przesłyszeliście się. Rankedy w nowym taktycznym trybie. Nie mieliśmy nic podobnego od prawie początku istnienia ligi, gdzie ja grając od drugiego sezonu zawsze miałem dostęp do grania trzech kolejek rankingowych. Solo duo, Twisted Treeline w drużynie, dziś nazywane oczywiście Flex 3v3 oraz drużynowe na Summoner's Rift'cie, dziś zwane oczywiście Flex 5v5. I to jest dla mnie kompletny szok. I był pewien moment, kiedy wyszedł aram, że mówiło się o powstaniu czwartej kolejki rankingowej, która odbywałaby się na Hauling Abyss w trybie 1 vs 1, ale były to tylko plotki i w zasadzie takie komunikowane pragnienia graczy. A tutaj proszę, dostajemy kompletnie nowy tryb i bardzo szybko do niego kolejkę rankingową, przynajmniej z tego co zrozumiałem. Okej, moi drodzy, zanim opowiem wam o jeszcze jednym dość ciekawym elemencie nowego trybu potyczek taktycznych, powiem wam co ja o tym wszystkim uważam. Jak zauważyliście i wiecie, Riot Games na zmianę zachwyca mnie, po czym intryguje w złym tego słowa znaczeniu. Jednak tutaj szczerze mówiąc jestem ogromnie pod wrażeniem tego co zrobił Riot. Przede wszystkim chciałbym firmie pogratulować odwagi. Po pierwsze dlatego, że mówi się i w sumie bardzo dużo mówiło się o tym, że Riot Games na początku istnienia Doty ściągał z niej garściami, a później przy tworzeniu skórek porównujemy je do elementów z innych światów, szukając porównania i skopiowania. I wiecie, to nie jest tak, że Riot ściąga, bo inspiracja, a totalne ściągnięcie pomysłu to dwie zupełnie odmienne sprawy. Jednak mimo wszystko cieszę się, że Riot od razu się przyznaje, że zainspirował się trybem z Doty, gdzie jeszcze w pewnym sensie dali mu łatkę Riot Approved, mówiąc jaki to on nie jest świetny. Tutaj jestem pod niemałym wrażeniem, bo firma często podejmowała dość dziwne decyzje PR-owe, a tutaj niczym ze stalowymi jajcami ujawnia inspirację. Choć może tak być również dlatego, że spodziewali się hejtu, gdyby tak nie napisali. Niemniej odważna decyzja. Drugą, jeszcze odważniejszą decyzją jest wprowadzenie turowej strategii do gry w 2019 roku. Jest to niezwykle odważna decyzja i odważny ruch, gdyż jasne, mamy nieśmiertelną sagę Heroesów z trójką na czele i na przykład dla mnie na zawsze nieśmiertelne Age of Wonders. To jednak w dzisiejszych czasach takie gatunki są raczej niszowe, więc naprawdę szacun. I ogólnie wydaje mi się to być świetnym pomysłem dla osób, które mają na przykład dość solo kolejki, czy tej solo kolejki zwyczajnie nie grają. Świetna opcja, aby nie uciekały z klienta ligi na Steamy, Originy czy inne gogi, a zostali z produktem firmy Riot Games. I ciężko tutaj znaleźć rzecz, która może się nie podobać, nawet takiemu malkontentowi jak mnie. Jednak spokojnie, do czegoś się przyczepię. Na początku do jednej rzeczy. Znaczy, może inaczej, może nie przyczepię się, a zwyczajnie jest to moja subiektywna obawa. Przez pryzmat patchów wprowadzanych przez Riot Games. Bardzo się obawiam, bo z tego co zrozumiałem, kolejka rankingowa do owego trybu ma wejść stosunkowo szybko. To nie wiem jak będzie to wyglądało z całym balansem tego trybu. Bo potyczki taktyczne mają się pojawić wraz z patchem 9.14. I nie wiem czy to nie za mało czasu na balans, choć nie ukrywajmy, że zbalansowanie owego trybu jest o wiele prostsze niż zbalansowanie rozgrywki na Summoner's Rift'cie. Halo Riot, zbalansujcie moje Twisted Treeline w końcu, bo czekam i czekam i się nie mogę doczekać. I patrząc jak czasami, no może to złe słowo, ale leniwie Riot Games podchodzi do niektórych zmian, do nerfienia czy buffowania niektórych postaci, gdzie streamerzy z wyższymi rangami czy proplayerzy narzekają od jednego, dwóch, trzech patchów, że coś powinno być zmienione dwa patche temu.
To Riot czasami wprowadza zmiany po właśnie dwóch, trzech patchach. Stąd boję się trochę, jak to będzie wyglądało, patrząc przez pryzmat tego, jak to wygląda na ich głównym produkcie, czyli głównej mapie Summoners Riftowej. Ale to tylko obawa i trzymam jak najbardziej kciuki za Riot Games. Ale tak jak mówiłem, jest jedna mała rzecz, która nie do końca mi się podoba, czyli małe legendy. Są to, jak Riot mówi, nowe opcje personalizacji, czyli po ludzku są to stworki, które będą naszymi awatarami, naszymi reprezentacjami w nowym trybie, czyli gdzieś tam będą sobie na mapce siedziały. Będą one mogły tańczyć, używać emotek czy animacji. I co jest spoko, to fakt, że po kilku grach pierwszą małą legendę odblokowujemy sami za nic, tylko za same granie. Dodatkowe jednak będą kosztować 750 Riot Pointsów. Na razie z czego co widać mamy tylko tyle, jednak na pewno będą dodawane nowe podczas nowych patchów. Dodatkowo dla zapaleńców będzie można kupować za 490 Riot Pointsów rzadkie jaja małych legend. Jakkolwiek to dziwnie po polsku nie brzmi. Ów przedmioty będą zawierać małe legendy i jeżeli wydropimy taką samą, którą już mamy, to nasza aktualna legenda zwyczajnie awansuje, zmieniając swój wygląd i dostając nowe efekty. I co ciekawe, gdy osiągniemy maksymalny trzeci poziom małej legendy, z rzadkiego jaja nie wypadnie nam już odłamek tejże małej legendy. Co jest jak najbardziej spoko, choć mam taką obawę, że zostanie to zmienione. Bo mogę się mylić, ale z tego co pamiętam, to na początku istnienia hextechowego warsztatu z rerolla nie mogliśmy dostać skina, którego już mamy. No a teraz niestety z tego co wiem od dłuższego czasu można. I można też dostać skina do postaci, której nie masz. No ale to są bardziej moje obawy i generalnie również małe legendy dołączą do Holding Abyss, czyli trybu aramowego, gdzie na aramkach będą nam kibicować. Co jest ciekawe, bo jeżeli wszystko będzie w porządku i tryb będzie już dostępny w lipcu na oficjalnych serwerach, to na naszym turnieju kanałowym, czyli Pucharze Marwek, będą one towarzyszyły zawodnikom. Jednak te małe legendy są takim dodatkowym źródłem możliwości wydawania Riot Pointsów, co jest dobre lub złe w zależności od tego, co o takich rzeczach uważamy. Co mi się tak w 100% nie podoba, choć rozumiem, że Riot musi szukać nowych sposobów zarobkowych. Tylko powiem wam, że mam teraz taki trochę mętlik w głowie, bo na początku artykułu od Riot Games mamy informację, że tryb trafi na PB, czyli serwer testowy, pod koniec miesiąca, a na samym jego dole, że tryb trafi na główne serwery wraz z patchem 9.13. Co jest trochę dziwną informacją, bo jeżeli oglądacie to w dniu wyjścia materiału, to z tego co wiem, 12 czerwca powinien wyjść patch 9.12, co oznaczałoby, że kolejny będzie miał miejsce 26 czerwca. Więc z tych informacji wychodziłoby na to, że tryb ma równo trafić na serwery testowe, jak i oficjalne. Jednak zakładam, że może to być kwestia złego tłumaczenia w polskim artykule, gdyż przeczytałem, iż tryb ma trafić na PB later this month, a nie pod koniec miesiąca w wersji angielskiej. Cóż, to na tyle o nowym trybie. Dajcie znać, co o nim uważacie i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki moi mili za obejrzenie, do następnego materiału. Trzymajcie się, cześć!